Siemaneczko, z tej strony Kimo, a dzisiaj ze mną jest... Ludomir, witam Państwa serdecznie. Tak, jest to twórca mojego huda i dzisiaj będzie mnie uczyć rocket jumpów na Jump Academy, na której idziemy. Najważniejsze w... Co my tu mamy zrobić? Najważniejsze w byciu soldierem, musisz nauczyć się strafować. Najpierw to jest proces strafing. Co? Po prostu myszką skrolę ten w lewo. Co? Ale aż tak się nie da. No odbijam się od jakiejś tam. Musisz to wrócić po prostu. Odbiłem się! O! Dałem radę. Dobra, co tu dalej jest? Kolejne strajpy. Tym razem masz bez. Musisz z rocket jumpem. Rakieta pod siebie. Dobra, z rocket jumpem jest łatwe. No bo tu było tak. Poczekaj, tu jest... Co teraz? Ej, ja nie umiem w drugą. Aha. O, jest. Ja już nie potrafię. Ja nie umiem w drugą stronę. Ja nie umiem się tak poruszać. Nie umiem w drugą stronę. Najlepiej zmienić się na stokową. Najlepiej się... Rip. Zmień na stoka. Czemu? Będzie ci łatwiej. Dopiero po wzorze jest tylko najlepiej pod siebie. Na stokie jest łatwiej. I patrz, spójrz na moje ruchy. Ten zaszczyt. Spójrz na moje ruchy. No. No co? Jednym? Jednym, wystarczy jeden. Jezus Maria. Jestem bogiem tej gierki. Mów mi od dzisiaj, panie. Panie youtuberze. Teraz ja nie pogapię. Jak wiesz? Easy. Co? To jest bardzo proste też. Co my mamy? Tutaj musisz albo w prawo, albo w lewo i tu będziesz miał... No, widzisz tam też. Dobra, ogarniam, ogarniam. 200 IQ mam. Widzisz, że jeszcze będzie soldier. Nie, nie lubię aż tak bardzo soldier. Jeżeli ktoś chce grać soldier, to chcę zobaczyć jego wyniki, bo lepiej nie mam. Sam uczyłem się, tylko jeszcze na starej. Są starsze. No nie, tak blisko. Pierwowzór. Dobra, umrę. O, mam pierwowzór. No nie, zblokowałem się. Six and a half hours late. Powiedz, zacznij od tej strony. Będzie ci prościej, tylko musisz się bardziej wybić. O, do przodu i jesteś. Jak do przodu, co? Prawie. One hour later. Easy. Witamy po krótkim cięciu. Nie wiadomo, czy to było cięcie. Ja dopiero zobaczę. Zapewne już 5 cięć będzie. Źle to robię. Kurde, bo się odbijam. No nie, no prawie. Tutaj źle to robię. Nie tak. No to jak? Co mam zrobić? Stok, najlepiej jest tutaj mieć stoka. Od ścianki w dół, żeby nie spaść. Jak od ścianki w dół, co? O,
jasno. Z kim będą ludzie? Teraz musisz nie. Być dowody. Nie wiem. A to nie jest czasem tak, że tak? Aha, bo... Zależy jak chodzi. Chodzi, że nic nie wybija. Ale możesz też stąd. Musisz zrobić tak zwanego walla. No ja tak lubię akurat walla, bo proste są. Nie no, od dzisiaj możesz mi mówić Bóg. Co jest? Tak. Musisz po prostu strafe dać. Gdzie? Tam na dół. Musisz to wystrafować. Musisz wystrafować. Musisz wystrafować te dwie zabijające, nie? Nie, żadnych rakiet, żadnych rakiet. Najlepiej weź melę, mocniej i lepisz strafe. 3 weeks later. Zrobiłeś? Ej, chyba nie. Jest! Easy peasy. Stop. Now. Idziemy na wody. Wolcy. To jest... właśnie to... właśnie to... Pierwszy wall... Mnie już głowa boli. Co? Wolf. Nie możesz w to szare, bo znikają. Musisz tutaj białe. Jakie białe? O, tą ścianę. Tą ścianę, na której stałem. Jeżeli... Spójrz. Jeżeli chcesz być po prostu podchodzisz pod ścianę i celujesz tak trochę do podniu na tył. Mam. Co tu musimy robić? Fuck. Czekaj, bo ja wiem jak to zrobić. Czemu muszę z tej strony ścianki? Bo tam już też robię. To jest prawa strona łatwiej jak już po prawej stronie. Jest też typowy strajk. Jeżeli chcesz zrobić alternatywę, to wystarczy, że zrobisz hop. Dwa, dwie rakiety. Gdzie? O, czekaj. Czekaj, bo się odblokuje. Wiesz, tak to zrobisz. Wykonany w ten sposób. Zakład? Złotą patelnię, tylko trzy próby. Nie! Nie mam trzech prób. Ha! Złotą patelnię mi wisisz. Ha, ha! Ha, ha! Ha! Jest na nagraniu! Ha, ha! Mam na nagraniu. Za tą patelnię mi to powiesz. Nie, to jest bardzo proste. Słuchaj, nikt nie powiedział, że ta patelnia musi być na swój wygląda. Musi być na swój. Kurde, bo ja muszę się tak... Easy. Co zrobiłeś?
ściany jest trudniejszy nie w tą stronę, tylko patrz. Z tej ściany. Chodź, to ci wytłumaczę. Wiem już jak. Nie, tak nie zrobisz. Patrz. YouTuberowi nie wytłumaczysz, dlatego nie chcę zostać sam YouTuberem. Dobra, co? Robimy to w taki sposób, że pierwsza lekcja idzie od tej ściany, a druga dopiero idzie na tamtej ścianę. Zaprezentuję. O, moje nie wyszło. Okej, jedna jest jednak prosta. Hop, jestem. Brawo. Teraz trudniejsze buty. Z powodu takiego, że właśnie trzeba się robić od tej ściany, odbijasz się potem do tamtej ściany i z tamtej ściany odbijamy się do końca tego poziomu. I ja przyznam szczerze, że nie nienawidzę tego poziomu z powodu, że nie jestem leworęczny, a ten skok jest dedykowany dla osób, które są leworęczne i mają rakiety z prostu. 2000 years later. Co ty robisz? Co tutaj? Muszę to sprawdzić. Gdzie my to mamy? O, już jestem. Jesteś? A tutaj już tu. Spieszę. To będą trudne, bo tylko musisz się tu od ściany, tu jeszcze raz i również po drugiej stronie. Co? Musisz zrobić taki, jak ja to mówię, walla bocznego, czyli odbić się od ściany rakietą i trafię. Zrobisz to źle. Bo rakietę walisz centralnie do siebie. Kurde. A nie, po S nie nacisnę. O, i co, przeszedłem. No nie, czekaj, ta ściana czy ta ściana? Jest prawa ściana, tylko że to jest naprawdę bardzo trudne. Musisz się wybić tak daleko i tak wysoko. Ja ci też tego nie wytłumaczę. No wiem, widzę. Wybić się wysoko, daleko. Bo tu masz na końcu w tym, tam nie masz nic. Tam gdzie strzelam rakietami, tam masz wielki zbiornik z wodą i gdy wpadniesz tą wodę, albo na jego ogromu, to cię od razu cofa. Musisz ominąć tymi skutkami, co tutaj masz. Musisz ominąć ten zbiornik. Aha, nie strzeliłem. Ten sposób przyszedłem drugi raz. Pierwszy raz się niestety nie nagrał. Ale to by była też końcówka. Także macie teraz końcówkę, ponieważ Ludomira już nie ma, bo zajęło mi to, żeby przejść drugi raz półtorej godziny, żeby pierwszy raz przejść godzinę, czyli jednym słowem w pół godziny teraz drugi raz przyszedłem. Pierwowzór jest lepszy od normalnego rocket launchera na ten poziom. Także no. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!